Dobry wieczór. Witam na kolejnym programie z serii Od słowa do słowa i na wstępie chciałbym przeprosić za chwilę opóźnienia. Nie zaczynamy punktualnie. Nikt tego nie lubi, ja również, ale. Ale czasami tak się zdarza, że występują jakieś problemy techniczne, które uniemożliwiają wystartowanie o czasie. Ale cieszę się, że spotkaliśmy się i możemy ponownie w tym wyjątkowym czasie rozważać Boże słowo. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, poczytali Biblię może przede wszystkim o Bogu. Bogu, który ukazuje nam się w historii Powołania pierwszego króla izraelskiego. Kiedy słyszymy pierwszy król izraelski, mamy jakieś skojarzenia, mamy jakieś no, najszybsze myśli, które z tym się wiążą. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli o Bogu, który gdzieś w tej historii się objawia. I może będziemy dzisiaj musieli prześledzić kilka takich wypowiedzi z pierwszej księgi Samuela, dlatego. Jeżeli macie takie życzenie i chcecie śledzić ze mną słowa, które będę czytał, to odwołuję się do ósmego rozdziału pierwszej księgi Samuela. Cała historia zaczyna się od czwartego wiersza, gdzie czytamy o tym, iż starsi Izraela wyrażają swoją wolę. Ludzie mówią, czego chcą i wyrażają się bardzo jednoznacznie. Otóż mówią tak: Najpierw czytamy: zebrali się wtedy. Wszyscy starsi izraelscy przyszli do Samuela do ramy i rzekli do Niego, oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, lud, aby nas sądził jak to jest u wszystkich ludów. E, jeszcze raz powtórzę, przychodzą starsi Izraela, więc to nie jest jakaś inicjatywa, e, taka Mało znacząca. Są to ludzie, którzy mają jakąś pozycję, są to ludzie na jakimś poziomie, myślimy też duchowym, i kiedy przychodzą do Samuela, wyrażają nie tylko życzenie posiadania króla, tak jak inne narody, ale też to w jakiś sposób motywują. Mówią o tym, że sam Samuel już ma swoje lata, a więc pora na zmianę. Jego synowie też nie spisują się jak trzeba. I cała ta argumentacja wydaje się nawet sensowna, bo, bo rzeczywiście synowie Samuela nie dawali dobrego przykładu. Ale kiedy słuchał tego Samuela, to widzimy, że nie podobało mu się to. Miał takie odczucia, że coś w tym jest nie tak. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili Daj nam króla, aby nas sądził. Z tym, że Samuel nie tylko był w jakiś sposób rozczarowany i niezadowolony, ale zaraz dalej czytamy, że modlił się Samuel do Pana. I chyba w odpowiedzi na tę modlitwę Bóg odzywa się i tak naprawdę On wyraża opinię o tym wszystkim i mówi, o co tak naprawdę chodzi. Otóż czytamy, że problem jest dużo większy niż wydaje się Samuelowi. Bóg, który z nim rozmawia, mówi, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, abym nie był królem nad nimi. Zobaczcie, Bóg ma bardzo trafną ocenę, rzeczywistą ocenę. To nie jest unoszenie się jakimiś emocjami, może urażoną dumą, ambicją, nie, nie, nic z tych rzeczy. Bóg widzi, jak jest naprawdę. Ludzie argumentują to w sposób gładki, dyplomatyczny. Bóg mówi, oni mną wzgardzili. Samuelowi też daje do myślenia i to nie o ciebie chodzi. Sprawa jest poważniejsza. Wzgardzili mną. Oni, jak tu jest powiedziane, nie chcą, bym był nad nimi królem. I chciałbym właśnie, żebyśmy przypatrzyli się Bogu w tej konkretnej sytuacji. Jest to taka sytuacja kryzysowa. Nie dzieje się dobrze, ale. Widzimy Boga, który w jakiś sposób reaguje, działa. Zobaczymy jak. Co konkretnie ten Bóg robi. Ale może zanim to uczynimy, pomyślmy przez chwilę, naprawdę niedługo, jak zareagowałby człowiek, gdyby tak został potraktowany, gdyby znalazł się w takich okolicznościach. Być może by się ktoś zdenerwował, być może by się obraził, zdystansował, stanął z boku. Może by czekał, aż cała ta idea upadnie, bo przecież nie jest po mojej myśli? Zresztą nie wiem. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na postępowanie Boga, bo w tym wszystkim Bóg objawia też swój charakter. I gdy na przykład spoglądamy na werset 9 tego ósmego rozdziału, tu jest powiedziane o dwóch rzeczach. Otóż na samym początku Bóg mówi, otóż teraz usłuchaj ich, Głosu. Usłuchaj głosu. Zobaczcie, Bóg nie jest zadowolony z tego, co jest, ale Bóg akceptuje rzeczywistość. Bóg akceptuje wybory ludzi i, co za tym idzie, zaraz w tym samym wersecie czytamy: ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienie króla, który będzie nad nimi królował. A więc zobaczcie, z jednej strony powtórzę się: Bóg akceptuje taką sytuację, jaka jest. Wie Bóg, że nie wytworzy teraz idealnych warunków. Jest jak jest. Ostrzeż ich. Powiedz im, co to znaczy mieć króla. Nie po to, żeby ich zniechęcić do tego pomysłu, ale oni mają wiedzieć, jak teraz będzie wyglądało państwo, jak będzie wyglądało ich życie. Otóż będzie wyglądało to wszystko zupełnie inaczej. Wasi synowie będą powoływani do armii króla. Wasze córki, wasze dzieci będą na jego dworze. Będziecie płacili podatki. Będziecie musieli utrzymać armię, dwór, wszystko to, co się wiąże z państwem. Ludzie słuchają, słuchają, ale czytamy, że tak naprawdę nie mają zamiaru tego akceptować. W wersecie 20, a może 19 i 20 jest powiedziane Lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział, nie tak, ale niech król będzie nad nami. To jest, to jest dziwne, takie dziecinne wręcz. My nie chcemy nic z tych rzeczy, które wiążą się z konsekwencjami posiadania państwa, ale króla chcemy. No to jest ciekawe. Dalej jest powiedziane i my chcemy być takimi jak wszystkie ludy. Niech nas sądzi nasz król, niech nami przewodzi i niech on prowadzi nasze wojny. Ciekawe jak, skoro nie bardzo chcą zbudować państwowość, do tego nie chcą przyłożyć ręki. Ale do czego zmierzam? Zobaczcie, Bóg reaguje pozytywnie w tym sensie, że chce tym ludziom pomagać od samego początku, a ludzie się pogrążają. Ludzie obrażają Boga ponownie. I co Bóg na to? Jak Bóg reaguje? Otóż ostatni werset ósmego rozdziału mówi: Ustanów im króla, usłuchaj ich głosu. To jest niesamowite. Bóg jest naprawdę bardzo cierpliwy. Bóg nie przymyka oczu na problemy, ale chce tym ludziom pomóc. Nie chce ich zostawić samych z tak trudnym wyborem. Jak wybór króla. Mówi, ustanów im króla. Bóg jest naprawdę dobry. I jak dowiadujemy się już z kolejnego rozdziału, wybiera na króla Saula. Ja może przeczytam werset 21 z 9 rozdziału, który mówi o reakcji samego Saula, gdy dowiedział się o tym, jakie Bóg ma plany w związku z nim. Otóż Saul odpowiedział, Przecież jestem tylko beniaminitą, więc z najmniejszego plemienia izraelskiego, a ród mój jest najmniejszy z rodów plemienia beniamin. Saul zdaje sobie sprawę z tego, że nie może liczyć na, na wiele ze strony swoich współbraci. Jego plemię jest naprawdę nieliczne. Nie może się opierać na konekcjach. Na ludziach władzy, którzy będą go wspierali. Jestem słaby. Nic nie znaczę. Ani moje plemię, a tym bardziej moja rodzina. Jesteśmy naprawdę małą garstką ludzi, bez jakichś większych wpływów. Ale Bóg właśnie tego człowieka wybrał. Myślę, że. Oczywiście nie chcę się wypowiadać za Pana Boga, ale powodem mogło być to, żeby ten człowiek polegał przede wszystkim na nim. I przez to. Naprawdę był to bardzo dobry, bardzo dobry wybór. Na początku dziesiątego rozdziału czytamy, że Bóg daje temu wskazanemu już na króla człowiekowi szereg dowodów tego, że Samuel mówi prawdę. Otóż czytamy tutaj o tym, że kiedy będzie wracał do domu, to wypełni się szereg znaków, które będą dowodem na to, że to, co mówił Samuel, też jest prawdą. Ale są jeszcze ważniejsze obietnica. Otóż wysłuchajmy tego, co jest powiedziane w wersecie szóstym. Cały czas mówię o dziesiątym rozdziale pierwszej księgi Samuela. I stąpi na ciebie Duch Pana i wespół z Nim ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w nowego człowieka. Jaki jest Bóg? Bóg jest niezwykły. Zobaczcie, mówimy o skromnym człowieku, który nie marzył o władzy, nie, nawet do głowy pewnie mu nie przyszło to, że mógłby być królem. Ale Bóg przygotowuje go do tej roli i robi to najlepiej jak może, obiecując mu, ty się przemienisz w nowego człowieka. No my, jako chrześcijanie, mówimy o nowonarodzeniu, mówimy o nawróceniu. Samuel obiecuje Saulowi, że czegoś takiego właśnie doświadczy. I w dziewiątym wersecie czytamy, a gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne. I w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Bóg nie tylko obiecał nowe serce, ale jest powiedziane, przemienił Bóg jego serce w inne. Zobaczcie, jaki jest Bóg. Ludzie Go obrażają, ale Bóg się nie obraża. Bóg. Podąża za tymi ludźmi, próbując im po prostu pomóc. I robi najlepsze rzeczy z możliwych. Werset jedenasty mówi: A gdy ci, którzy go znali z dawniejszych czasów, widzieli, że wespół z prorokami jest w zachwyceniu, mowa jest cały czas o Saulu, mówili jeden do drugich: Cóż to się stało synowi Kisza? Czy i Saul między prorokami? Bóg odmienia jego serce. Czytamy, że. Udziela mu jakichś szczególnych duchowych darów? Natomiast szesnasty werset mówi, że kiedy Saul wrócił do swojego domu i opowiadał o tym, jak to no, wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy przez ostatnie dni, kiedy to szukał zwierząt, które gdzieś tam mu się zagubiły, to o wyborze na króla nawet nie wspomniał. Sam nie miał chyba śmiałości ku temu. Był człowiekiem, może nawet przestraszonym na pewno podszedł do tego z dużą pokorą. Później czytamy o tym, że Bóg wybiera króla już w obliczu całego narodu. Chodzi o to, żeby naród zaakceptował to, co wcześniej już było wiadome samemu Saulowi. I w tym dziesiątym rozdziale pierwszej księgi Samuela czytamy, że ludzie się zbierają w jedno miejsce i Samuel w imię Boga przez losowanie wybiera władcę. Dwudziesty werset mówi, a gdy Samuel kazał wystąpić wszystkim plemionom izraelskim, los padł na plemię Beniamina. Następnie kazał wystąpić plemieniu Beniamina. Ród za rodem, a los padł na Matriego, a potem padł los na Saula, syna Kisza. O. Ludzie dowiedzieli się, że Bóg jest pośród nich. To, że chcą mieć króla, to wcale nie musi oznaczać, że kończą się w tym narodzie rządy Boga. Gdy będzie król słuchał Boga, to cały czas będzie można mówić o teokracji w narodzie izraelskim. Bóg to wszystko w jakiś sposób podkreśla. Ale cała ta historia mówi, że niestety szukali tego wybranego króla, ale go nie znaleźli. Gdzieś ukrył się w taborze. Zobaczcie, co za niezwykły wybór. Wybór człowieka, który nerwie się do władzy, który nie mówi, w końcu mnie zauważyli. No, zauważali go wcześniej, był wysokim mężczyzną, przystojnym, ale nie o tym mówimy. Jest człowiekiem naprawdę wyjątkowym, bo czuje to wielkie wyróżnienie jako coś, co mu się po prostu chyba nie należy. Na pewno mu się nie należy. Kiedy tak zatrzymuje się na tym opisie to porównać chyba mógłbym tę sytuację z tym co przeżywał swego czasu Mojżesz kiedy Bóg jego powoływał na wielką funkcję wyprowadzenia kogoś kto ma wyprowadzić naród izraelski z Egiptu on mówił Panie Boże poślij kogoś innego ja nie potrafię ja się nie nadaję ja nie mam odpowiedniego przygotowania moja mowa jest ciężka i tak dalej i tak dalej próbował odsunąć od siebie ten pomysł Pana Boga ale Bóg wiedział co robi Dokonał dobrego wyboru, tak jak teraz. Poczytajmy dalej. Otóż jest powiedziane w wersie 25, że Bóg przez proroka buduje fundamenty, dobre, mocne fundamenty królestwa, które ma powstać. I ogłosił Samuel ludowi prawo królewskie. Spisał je w księdze i złożył przed Panem. Czytamy, że niektórzy ludzie poruszeni przez Ducha Bożego poszli właśnie już od razu za Saulem, ale pospólstwo mówiło, co nam ten może pomóc. I uwaga, czytamy, wzgardzili nim i daru mu nie złożyli. To była pewna próba, której, którą musiał przeżyć teraz Saul, której został poddany, bo jest powiedziane, lecz on zbył to milczeniem. Nie zareagował gwałtownie. Nie chciał powoływać się na funkcję, którą teraz no przecież od Boga otrzymał. Okazał się bardzo mądry i skromny. On zbył to milczeniem. Kolejny rozdział mówi o tym, jak dochodzi do pierwszej wojny, gdzie no, Saul zdaje egzamin, no, okazuje się dzielnym człowiekiem, wygrywa wojnę. I w jedenastym rozdziale, w wersecie dwunastym, trzynastym, czytamy: Wtedy rzekł lud do Samuela, Któż to mówił, czy Saul ma nad nami królować? Wydajcie nam tych mężów, a wybijemy ich. Ale Saul rzekł, dzisiaj nikt nie zginie, gdyż dziś Pan dokonał wybawienia w Izraelu. Zobaczcie, Saul okazuje się człowiekiem wielkodusznym, człowiekiem, który naprawdę chce temu ludowi służyć. Jest to poruszająca historia człowieka. Ale ja powiedziałem, że dzisiaj chciałbym, żebyśmy szczególnie skoncentrowali się na historii, na charakterze Boga. Boga, który okazuje się naprawdę kimś wyjątkowym, nawet, a może szczególnie to widzimy w kryzysowej sytuacji, jaką, jaką opisywałem. Bóg okazał się dobrotliwy, troskliwy i mądry. Wiecie tak już jest, że kiedy w towarzystwie jakimś większym coś się złego dzieje, to, to dobrze, jeżeli ktoś jest mądrzejszy i znajdzie rozwiązanie. Bóg właśnie okazał swoją wielką mądrość. Gotowy był tym ludziom pomagać. Nie kierował się emocjami, nie unosił się, był ponad tym, a wszystko po to, żeby ludzi, którzy przecież byli jego ludem, poprowadzić we właściwą stronę. Bóg jest naprawdę piękny. Myślę, że w ten. Piękny, no może nie piękny taki, bo bardzo deszczowy i, i ponury, ale, ale wieczór, noc piątkową, dzisiaj, kiedy rozpoczyna się sabat, warto pomyśleć o takim dobrym Bogu, który, który jest blisko, który jest przy nas. I okazuje się, że ten Bóg to jest ktoś, kto wpływa na ludzi i potrafią ci ludzie być podobni do Niego. Pozwólcie, że mówiąc o Bogu, Spojrzymy na Samuela. W dwunastym rozdziale ten człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że jest pora, w jaki sposób zdać swój urząd, chociaż sędzią był. Ale jest powiedziane w, od wersetu trzeciego: Oto jestem. Za, zaświadczcie mi tu przed Panem i przed Jego pomazańcem, komu zabrałem wołu, komu zabrałem osła, kogo uciskałem, komu zadałem gwałt. Od kogo wziąłem datek, aby przymknąć oczy na jego winę, a zwrócę wam. A oni odpowiedzieli: Nie uciskałeś nas i nie zadawałeś nam gwałtu i od nikogo nic nie wziąłeś. Wtedy on rzekł do nich: Świadkiem jest Pan przeciwko wam i świadkiem jest Pan jest w dniu dzisiejszym jego pomazaniec, że nic nie znaliście, nie znaleźliście w mojej ręce. A oni rzekli: On jest świadkiem. Człowiek, który przez całe życie był uczciwy, który miał do rozstrzygnięcia trudne sprawy, jak to sędzia. Z Bożą pomocą robił to należycie. Nigdy nie stał się czyimś człowiekiem, za łapówkę, za jakąś obietnicę. Po prostu służył Bogu. I, i ludzie to widzą. I piękne jest to, że tego typu ocena pojawia się pod koniec jego służby, a więc po latach służby, kiedy ludzie naprawdę mogli zobaczyć, jak jest naprawdę, a nie tylko w jakiejś tam chwili, chwili jakiegoś sukcesu. Nie, taki był Samuel. Był to człowiek, który potrafił ludziom dobrze doradzać. Warto przeczytać kolejne gdzieś tam wersety w tym dwunastym rozdziale. E, na przykład czternasty, 15. Jeżeli Pana bać się będziecie i Jemu służyć, i Jego głosu słuchać, a nie będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, to zarówno Wy, jak i wasz Król, który nad wami panuje, zanim pójdziecie, to dobrze. Dalej mamy kolejne dobre rady, pełne nadziei, pełne możliwości, które tak naprawdę. Nie zamknęły się, ale z Bogiem cały czas są dostępne. Kiedy czytamy werset 17, jest powiedziane, że kiedy trzeba było, to potrafił ludziom mówić o ich upadkach, o ich grzechach i robił to w sposób właściwy. A pozwólcie, że przeczytam werset 23, w którym widzimy Samuela jako człowieka, który potrafi się modlić, ale nie tylko modlić się w swoich sprawach ale potrafi się naprawdę szczerze, gorliwie modlić za swoim ludem. Również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu, przez zaniechanie modlitwy za Wami. Owszem, uczyć Was będę drogi dobrej i prawej. Jak Bóg? Samuel miał naprawdę dobrego nauczyciela. Dobrego nauczyciela. Zobaczcie, zagubieni ludzie. Ja już teraz nie chcę mówić, co się stało, dlaczego. Zagubieni ludzie tak naprawdę otrzymali szansę od Pana Boga, bo taki jest Bóg. Pierwszy król, o którym mówimy, to jest bardzo dobry wybór, bo to jest Boży wybór. Bóg zrobił wszystko, żeby człowiek, którego wybrano, i e, jego rządy były błogosławieństwem dla narodu. Ja nie mówię teraz, co się wydarzyło, że Saul nie wykorzystał tej szansy. Nie wykorzystał obecności Boga w swoim życiu. Ale wiem, że początek był dobry, że miał bardzo dobry start, bo Bóg był z nim, a Saul doświadczył obecności Boga w swoim życiu i doświadczył wielkiej mocy. A ten Bóg? Tak jak powiedziałem, nie obraził się na samym początku, nie zdystansował się, nie wyczekiwał, ażeby w końcu powiedzieć te słowa, które no, czasami padają z ust ludzi, ale tylko powodując ból, a nie mówiłem. Bóg nie chciał takiej chwili doczekać. Robił wszystko, żeby, żeby pomagać. Kochamy naprawdę niezwykłego Boga. Boga, który jest gotowy pomagać nam w każdej sytuacji. Boga, który, gdy zaczynamy czytać Biblię, widzimy, że jest z Adamem wtedy, kiedy ten jest jeszcze w raju, ale także kiedy jest już poza rajem. Wierzymy w Boga, który był z Kainem, nawet wtedy, kiedy ten zabił swojego brata. Nie mówił nic się nie stało, ale próbował mu pomóc. I w zasadzie cała historia ludzkości. To jest taka historia dobrego Boga, który próbuje pomóc. Nie tylko pomaga, próbuje pomóc. Więc zajmuje się sytuacjami, które później różnie się ułożą, ale tę próbę zawsze podejmuje. Więc moi drodzy, to o czym mogę teraz powiedzieć, to to, żebyśmy czytając różne historie, pomyśleli o wyjątkowości Boga, który. W nich jest ukazany. Bo Saul, zobaczcie, kiedy słyszymy o Saulu, najczęściej mówimy: To zły król, to pomyłka, to jest ktoś, kto został zastąpiony przez Dawida, i tak dalej, i tak dalej. Ta historia nam się tak naprawdę często zamyka do problemów, które ten człowiek stworzył i stworzył. Ale nie tak miało być. Nie był to przypadek skazany na niepowodzenie. Wręcz przeciwnie. W przypadku Saula. Możemy przeczytać o wielu faktach, w których widzimy pełne zaangażowanie Boga, żeby mu pomóc, żeby go poprowadzić przez życie. Ale jest to też historia, która prowokuje mnie do tego, żeby pomyśleć o tym, jak Bóg prowadzi mnie, jak Bóg próbuje mnie prowadzić. Pomyśl, jak Bóg Ciebie prowadzi. Pomyśl, jak Bóg próbuje Ciebie prowadzić. Wiem jedno, że każdy dzień życia to jest ogromna szansa, żeby pomyśleć o tym Bogu i może na wzór Samuela doświadczyć Jego charakteru także i w swoim życiu. I niech Bóg nas właśnie w takim doświadczaniu Boga i korzystaniu z Jego obecności w życiu naprawdę w szczególny sposób błogosławi i prowadzi. Amen. Za chwilę wysłuchamy muzyki, a jak zwykle będziemy mieli okazję wrócić jeszcze do naszego programu. Jeżeli będzie taka potrzeba, porozmawiamy, może pomodlimy się. Zachęcam do udziału, ale pomyślmy przede wszystkim o tym, o czym teraz próbowałem powiedzieć o tym, o czym czytamy w tej Świętej Księdze. Księdze, która mówi o ludziach, ale nade wszystko mówi o Bogu, który tych ludzi, Ciebie i mnie, próbuje prowadzić. Suddenly it dawned upon me that this road I travel on is a pathway unreturning, that my life will soon be gone. Yet, even now, as I'm held captive, Christ's name I only praise. These trials I'm facing last but few days. For I know I've fought a good fight And I know that I've kept the faith Even though my destruction is at hand I can sing because I see The truth has set me free And I know I will live with him one day Eternally Though it all seems hopeless, even though I'm tightly bound, I am strengthened. My mind is free. I know I am heaven bound. For I know I fought a good fight, and I know I've kept the faith. Even though my destruction is at hand, I can see. Because I see the truth has set me free, and I know I will live with Him one day, eternally. When Jesus comes again, one bright and shining day, He'll take me by the hand, and I know I'll. Say, welcome home, my precious child. Welcome home, my beloved friend. Even though the darkness often seemed too great, I rejoice because you prove that you are strong and true. So come, enter in, and live with me eternally. Vítěz podobně. Rzeczywiście, kilka pytań, do których chciałbym się na miarę możliwości oczywiście odnieść. Leszek pyta, czy grzechem jest chcieć czegoś wbrew woli Bożej, jeżeli nie jest to złamaniem dziesięciu przykazań? Gdzie gdyby człowiek dokładnie wiedział, jaka jest Boża wola w danej kwestii, którą akurat gdzieś tam możemy sobie wymyślić, a robił coś jednak wbrew temu, no to ewidentnie jest to pewien bunt przeciwko temu, co Bóg nam radzi. Natomiast wydaje mi się, że nie zawsze musimy mieć taką pewność tego, jaka jest Boża wola w naszym życiu. Nie zawsze tak jest, że przed nami jest tylko jeden dobry wybór. Nie wiem, zresztą nie chciałbym się wypowiadać wiecie, w kwestii, która, która dla mnie nie jest do końca też taka ogarnięta, w tym sensie, że, że ja naprawdę nie znam myśli Boga co do, co do mnie, co do mojego jutrzejszego dnia, co do tego, co mnie czeka przez najbliższe godziny. E, wiem jedno, że mam jakąś wskazówkę w słowie Bożym. I, I tych wskazówek powinienem się trzymać. Jeżeli nie chcę tego robić, to jest to grzech. Ale, jak powiedziałem, nie wszystko, co robię, y, musi być po prostu oceniane jakoś moralnie, bo, bo ja mogę naprawdę nie do końca wiedzieć, czego by Bóg mi życzył dzisiaj. Y, być może y, czasami rozmijam się z tym, co Bóg chce, bym robił. Kiedy Mówię o, czy mówiłem dzisiaj o historii króla Saula, to w tym przypadku mówimy, mówiliśmy o czymś zupełnie innym. To nie było tak, że oni nie wiedzieli, jaka jest wola Boża. Ci ludzie, jak sam Bo Pan Bóg powiedział, oni wzgardzili Panem Bogiem. Ten był zupełnie inny problem niż to, czy oni wiedzieli, czy nie wiedzieli, co robić. Nie, nie. Oni wzgardzili Panem Bogiem. Oni nie chcieli, żeby Bóg był ich królem. A więc mówiliśmy o zupełnie innej sytuacji, sytuacji, która rzeczywiście już no, była zabarwiona moralnie. To był bunt. To była taka forma upodobnienia się do zwyczajów otaczającego świata, A więc władca, dwór i to wszystko, co nazywamy takim świeckim panowaniem. To ludziom imponowało, ale też nie chcę za dużo na ten temat mówić, bo obawiam się, że mógłbym też, mówiąc o tamtych postaciach, Powiedzieć za wiele, nie znając ich przecież. Jakby idę tylko śladem, śladem, który przedstawił nam Pan Bóg. Robert pyta, czy można mówić o Bogu jako o istocie, która ma charakter? Czy nie jest to ograniczanie jej do ludzkiego pojmowania? Proszę o wyjaśnienie na podstawie fragmentów biblijnych. E, to znaczy, tak, nasze opisy, nasze mówienie o Bogu zawsze jest ograniczaniem Pana Boga. Nie musimy używać słowa charakter, no, ale jakiś ten Bóg się nam jawi w Piśmie Świętym. Jeżeli nam się przedstawia jako ten, który stworzył świat, mówimy, no jest twórcą. Jeżeli przedstawia się nam jako ktoś, który nas zbawia, mówimy, no jest naszym Zbawicielem. Jeżeli wyświadcza nam dobro, mówimy, że jest dobry. No, ludzie nazywają pewne cechy charakterem. Ale jakby nie mówić, po prostu Bóg pokazuje nam, jaki jest. Czy my na to wszystko patrzymy z perspektywy ludzkich ograniczeń? Powtórzę oczywiście, że tak. Któż z nas może mówić o Bogu, którego nie widział? Któż z nas, śmiertelników, może mówić o rzeczach, o których naprawdę mamy niewielkie pojęcie? A więc obracamy się wokół tego, co nam Bóg objawił w swoim słowie. I wtedy coś o tym Bogu wiemy. Ale cały czas mam takie głębokie przekonanie, Mało wiem. Kiedy czytamy 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, tam apostoł Paweł mówi przede wszystkim o miłości Bożej i o miłości w ogóle, jaka, jaka powinna być między, między ludźmi, tam między innymi mówi o tym, że teraz na wiele rzeczy patrzymy jak, jak w zwierciadle, w czymś, co tak dokładnie tak naprawdę nie odbija rzeczywistości. No trudno, jesteśmy na tej ziemi, jesteśmy ograniczeni. Ale. Ale coś wiemy i dlatego możemy tego Boga poznać? To jest zbyt wielkie słowo, ale tak, poznawać. Możemy Mu zaufać, możemy Go pokochać za to, jaki jest. Leszek ponownie. Jak pogodzić stwierdzenie, u niego nie ma żadnego zaćmienia z innymi, również pochodzącymi z Biblii? Rozgniewał się, czy choćby zasmucił? No to są właśnie powiązania do pytania wcześniejszego. Ludzie próbują powiedzieć swoimi słowami, co rzeczywiście się dzieje. Bóg jest zasmucony? Tak. Czy Bogu się coś nie podoba? Rozgniewał? Tak. Ale mówię, opis to nie jest opis istoty niebiańskiej, która pisze do bezgrzesznego wszechświata, tylko jest to opis, który pomaga uświadomić ludziom, co tak naprawdę zrobili, jak ranią Pana Boga i jak On odbiera pewne nasze zachowania. Weronika. Pastor przeczytał, że prorok Samuel nie zgrzeszył przez zaniechanie modlitwy wstawienniczej. Czy grzechem niesubordynacji jest świadome zaniechanie wspólnych modlitw, na przykład szczególne dni w roku wyznaczone przez kościoły, które również obejmują modlitwę wstawienniczą za konkretne Osoby. Wydaje mi się, że mówimy tutaj o kilku różnych sprawach. Samuel, kiedy uświadomił ludzi o tym, co zrobili, co do tego, co zrobili, zobaczył ich rozpacz, ich takie przerażenie, nie mógł zostawić ich samych. Oni dobrze wiedzieli, że Samuel jest człowiekiem rozmodlonym, jest to człowiek, którego Bóg słucha. Jakże mógł ich tym wszystkim zostawić? A więc w tym sensie rzeczywiście zachował się wyjątkowo. Dobrze. Pełen troski, miłości, chęci pomocy, pomocy tym ludziom. I myślę, że człowiek wierzący modli się za innych. Czy robi to w sposób zorganizowany, w jakiejś grupie, w kościele, podczas jakichś szczególnych dni, o których wspomniałaś, no, różnie to może być. Różnie to ludzie organizują. Wiem jedno, że są w, na świecie ludzie, którzy naprawdę myślą o innych, troszczą się o nich i modlą się za nimi. I są tacy, którzy tego nie robią. Czyli jakby nie korzystają z możliwości, którą Bóg im daje. I chyba też wyrażają często w ten sposób pewną obojętność, brak zainteresowania pewnymi sprawami albo ludźmi. Tego typu stwierdzenie Samuela okazało się, dla mnie naprawdę wielką inspiracją, bo jest to człowiek, który, no po prostu wie, że nie żyje dla siebie, ale żyje dla ludzi. Ewa, Bóg działa w życiu Samuela, Saula, Izraela tak miłosiernie i cierpliwie, ale doprowadzą też do wojny z sąsiadami. A tam giną ludzie. Gdzie możemy dostrzec te dobre cechy Boga? Więc mówimy o wojnach, które rzeczywiście pociągają za sobą, e, za sobą nieszczęścia. E, no cóż, kiedy mówimy o wojnach, moje przekonanie jest takie, że tak naprawdę wojnę trudno wygrać, natomiast bardzo łatwo jest e, krzywdzić ludzi. Wtedy, kiedy mówimy o ludziach, którzy te wojny prowokują, planują czasami i wykorzystują dla swoich egoistycznych celów. Kiedy mówimy o wojnach, które były prowadzone, można powiedzieć tak, z udziałem Pana Boga, który mówił idź, zrób coś, to często to było w kategoriach takich sądów bożych, które, które miały spaść na tych ludzi. Poza tym mówimy o tym, że Izrael był państwem, państwem, które Często było zagrożone przez wrogów. Więc te wojny czasami rzeczywiście nie miały nic wspólnego z Panem Bogiem. I tak niestety jest chyba najczęściej. Ee, Teresa prosi, to jest taka intencja modlitewna, modlitewna. Módlmy się, aby Bóg przemienił nas według swojej woli. Dziękuję za to. Wydaje mi się, że wracamy do tego, co jest najważniejsze. Nie musimy się obawiać o charakter Pana Boga, czy o cechy Pana Boga, czy o to, jakim on jest, ale mamy je poznawać po to, żeby czerpać inspirację, żeby doznawać pewnej przemiany, która w obecności Pana Boga następuje. I właśnie niech to się dzieje według Jego woli, bo tam, gdzie się realizuje Boża wola, tam dzieją się tylko dobre rzeczy. Życie nie jest idealne. Ale Bóg w różnych sytuacjach chce być z nami i chce nam po prostu pomagać. Czasami wyjść z danych sytuacji, czasami po prostu znaleźć sposób na życie w niewygodnych w niewygodnych warunkach, ale jeżeli w końcu poddajemy się jego woli, to dosięga nas po prostu dobro na tej grzesznej ziemi ale była to prośba o modlitwę, więc myślę, że kończąc nasze rozważania, pomodlimy się. Nie wiem, o czym myślicie, nie wiem, co zaprząta wasze myśli. Chciałbym, żebyśmy doświadczali czegoś ciepłego, czegoś takiego bliskiego ze strony Boga, który nie tylko jest odległym, wszechmocnym, wielkim, potężnym, jest Bogiem bliskim, który wchodzi w nasze życie, jak. Dobry Ojciec, który próbuje pomóc swoim dzieciom, módlmy się. Panie Boże, chcę się prosić o błogosławieństwo dla nas, byśmy żyli z Tobą, byśmy wsłuchiwali się w Twój głos, byśmy starali się zrozumieć, jaka jest Twoja wola, abyśmy nie chodzili drogami, na których sami ucierpimy albo, albo być może będziemy powodem cierpienia innych ludzi. Ale zawsze, Boże, dawaj nam nadzieję i taką chęć powrotu, gdy trzeba. I prowadź nas, Boże, abyśmy przynosili Ci chwałę, byśmy żyli z Tobą i naprawdę wiedzieli, że Twoja obecność to coś realnego w naszym życiu. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Chciałbym podziękować Wam wszystkim za udział w dzisiejszym rozważaniu, w dzisiejszym programie. Kolejne spotkanie z cyklu od słowa do słowa odbędzie się w przyszły piątek, mam nadzieję, punktualnie o godzinie 19. A teraz życzę dobrej nocy i wielu dobrych myśli o Bogu, który jest blisko nas, blisko Ciebie i mnie, w tej chwili również i dalej będzie. Do usłyszenia.